wszystko zaczęło się w roku 1979. Powołana zostaje wtedy filia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Koninie. W udostępnionych przez Słupeckie Liceum Ekonomiczne trzech pomieszczeniach zaadaptowanych na klasy do nauki gry na instrumentach muzycznych i teorii, pracę rozpoczęło czterech nauczycieli uczących gry na fortepianie, gitarze i akordeonie. W tym czasie działalnością filii kieruje słupczanka, nauczycielka gry na fortepianie, pani Bożena Urbaniak. Podejmowane przez nią starania o poprawę warunków lokalowych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Działania te pozytywnie finalizuje dopiero w 1990 roku nowy dyrektor szkoły, pani Kinga Majewska. Na mocy porozumienia pomiędzy władzami miasta Słupcy a dyrekcją PSM pierwszego i drugiego stopnia w Koninie, szkoła muzyczna otrzymuje nową siedzibę w zabytkowej willi przy ulicy Warszawskiej. Do szkoły wprowadzone zostają skrzypce i rytmika. Zaczynają również funkcjonować chór i zespoły instrumentalne. W tym okresie szkoła zatrudnia już 12 nauczycieli. Przełomową staje się data 22 stycznia 1990 roku, kiedy postanowieniem dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Koninie placówka uzyskuje samodzielność, a obowiązki dyrektora szkoły powierzone zostają pani Kindze Majewskiej. Jak już wspomniano, pomimo znaczącej poprawy warunków funkcjonowania placówki, nadal trwają starania o pozyskanie na szkołę samodzielnego budynku lub zgody na jego wybudowanie. Udaje się to osiągnąć w 1992 roku, kiedy władze miejskie przekazują na ten cel działkę przy ulicy Berlinga, a Ministerstwo Kultury i Sztuki zobowiązuje się sfinansować przedsięwzięcie. Prace przy budowie nowej szkoły muzycznej rozpoczynają się w roku 1993, a budowa pierwszego segmentu administracyjno-dydaktycznego trwa do roku 1996. W kolejnych latach zostaje oddany do użytku drugi segment z salami dydaktycznymi i salą konferencyjną. Wraz z rozwojem szkolnej infrastruktury wprowadzane są do niej również nowe klasy instrumentów – wiolonczeli, klarnetu i fletu. Niestety, w związku z brakiem funduszy w Ministerstwie Kultury i Sztuki wstrzymane zostają na czas bliżej nieokreślony prace przy budowie ostatniego segmentu, jakim jest sala koncertowa. Dzięki bardzo dobrym efektom pracy nauczycieli oraz osobistemu zaangażowaniu dyrektor Kingi Majewskiej udaje się w roku 1999 powołać do życia zespół szkół muzycznych, w skład którego weszły Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia oraz Szkoła Muzyczna drugiego stopnia. Od połowy roku szkolnego 2003-2004 pracami zespołu kieruje nowy dyrektor, pan Cezary Witlewski. Z jego inicjatywy doszło już do spotkania przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz władz samorządowych, na którym podjęto decyzję o wspólnym sfinansowaniu ostatniego etapu budowy. Pojawiła się realna szansa na dokończenie budowy największej sali koncertowej w mieście. W roku 2005 zespołowi szkół muzycznych zostaje nadane imię młodopolskiego kompozytora i pianisty Apolinarego Szeluty. W roku 2006 zostaje oddana do użytku sala koncertowa szkoły muzycznej, a dzięki dobrej współpracy z Radą Rodziców i finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do sali koncertowej zostaje zakupiony koncertowy fortepian firmy Steinway. Obecnie w zespole szkół, dzięki doskonałym warunkom lokalowym, dzieci mogą uczyć się grać na fortepianie, skrzypcach, gitarze, flecie, wiolonczeli, klarnecie, saksofonie, akordeonie, trąbce i perkusji. Thank you.
Szkoła Muzyczna w Słupcy ma już 30 lat. Przez ten czas mury szkoły opuściło 504 absolwentów. Wielu z nich brało udział w licznych konkursach i festiwalach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Bardzo często zostawali oni laureatami oraz wyróżnionymi tych wydarzeń, dzięki czemu rozsławili dobre imię naszej szkoły oraz miasta Słupcy. Wspólnie z uczniami odwiedziliśmy wiele krajów, między innymi Estonię, Czechy, Rosję, Niemcy, Włochy czy Litwę. Zawitaliśmy do ponad 60 miast na mapie Polski. Sukcesy te nie byłyby możliwe bez wielkiego zaangażowania pedagogów, którzy z pasją prowadzą młodych instrumentalistów w świat muzyki. Absolwenci Słupeckiej Szkoły Muzycznej kontynuują naukę i koncertują w miastach całej Europy. Nadal biorą udział i zdobywają nagrody w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Zespół Szkół Muzycznych przez lata swojej działalności stał się lokalnym centrum kultury, organizując liczne koncerty, konkursy oraz festiwale muzyczne otwarte dla społeczności lokalnej. 3 sztandarowe imprezy – Słupeckie Spotkania Muzyczne, Festiwal Pianistyczny imienia Apolina Regoszeluty oraz Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy – przyciągnęły wielu młodych artystów z całej Polski, którzy zawsze wspominają Słupce z sentymentem. W naszej sali koncertowej gościliśmy znakomitych artystów, których działalność uznawana jest w kraju i za granicą. Zagrali i zaśpiewali u nas między innymi Waldemar Malicki, Krzesimir Dębski, Krzysztof Herdzin, Włodek Pawlik, zdobywca nagrody Grammy, Atom String Quartet, Eleni, Marcin Masecki oraz wielu innych. Nauka w szkole muzycznej to nie tylko nuty, ćwiczenia i występy. W naszej szkole potrafimy świetnie się bawić i wspólnie spędzać czas. Dla naszych uczniów organizowane są wyjazdy do filharmonii, teatru wielkiego czy teatru muzycznego. Byliśmy i słuchaliśmy prezentacji konkursowych uczestników podczas Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie oraz Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Uczestnictwo w tych muzycznych wydarzeniach to okazja do obcowania z muzyką na żywo na najwyższym światowym poziomie. W naszej szkole uczniowie mają szansę wykazać się swoją kreatywnością i talentem na wielu płaszczyznach, uczestnicząc w organizowanych cyklicznie konkursach tematycznych, konkursie muzyki instrumentalnej, konkursie kompozytorskim, konkursie czytania nut Avista oraz innych. Jako społeczność szkolna uczniowie integrują się podczas takich wydarzeń jak koncert świąteczny i spotkanie ze świętym Mikołajem, wspólne śpiewanie podczas koncertu niepodległościowego, bal przebierańców, festyny z okazji Dnia Dziecka, studniówka czy rajd rowerowy. Wydarzenia te organizowane są dzięki dobrej współpracy organów szkoły, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Wspólna zabawa sprzyja spajaniu więzi koleżeńskich oraz dobrych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Znajomości, które rozpoczęły się tu, w Zespole Szkół Muzycznych, pozostają z nami na następne lata, a czasami na całe życie. 30 lat Szkoły Muzycznej w Słupcy to 30 lat wytężonej pracy, sukcesów, koncertów, wydarzeń artystycznych. To wszystko było możliwe dzięki miłości do muzyki, pasji i zaangażowaniu naszych nauczycieli, uczniów, rodziców oraz wsparciu władz lokalnych i przyjaciół szkoły.